Państwo są widzeni. Jesteśmy dzisiaj w Szczecinku. Będziemy w Szczecinku. Będziemy dmuchać ścianę. Będziemy musieli najpierw porobić otwory, którymi będziemy wkładać końcóweczki i będziemy dmuchać ścianę. Ale najpierw pierwszy sort musimy rozstawić rusztowanko. Mamy rusztowanko z tyłu, wypożyczyliśmy z wypożyczalni. 6 metrów powinno wystarczyć. Szczelina około 6 cm. Mury stare po niemieckie będą się dobrze kruszyć. Szczelina tak zwany japoński penis. O! Albo chińska ciepka. Dobra, to się wydnie. Coś mnie nie filmuj w tych spodniach, bo mnie poszerzają. Jak cię poszerzają? Bo jestem szeroki. Bardziej powinienem się nazywać szeroki niż sypki. Schudłeś? Ile schudłeś? 10. Uuu, dycha to naprawdę dużo. Schud 10, a efekt jojo jaki wejdzie? Focia! Słuchajcie, dokonujemy pierwszego odwiertu na tej okościanie. Zobaczymy, co tam jest, czy w ogóle coś jest. O. Cała cegła nam wyszła ładnie. I co widzimy? Jest pustka, piękna pustka. Słuchaj, dałbyś mi metrówkę rozwijaną? Ja bym sobie wsadził w tą szparkę tą metrówkę i wtedy zobaczę, jak głęboko tam jest i czy na tej wysokości dziura wystarczy. Teraz zabiorę was w przestrzeń lochy. Dobra, ja sobie to tak sprawdzę. No, czuję się troszeczkę zagubiony, bo tutaj drugi otwór wywierciłem. Nie pojawia. Wojtek kręci otwór na dole, zobaczymy. O, i tu jest pustka. Nie ma. Jest. Postanowiliśmy wydobyć cegłę, żeby zobaczyć, o co tam chodzi, co tam się dzieje, bo naprawdę jest ciężki temat. Gdzie się nie wwiercimy, to jest trochę pustki, trochę jej nie ma, nie? Tak. Nie wiem, o co chodzi. Nie idzie dyszy obrócić. Ściana ze ścianą jest łączona za pomocą cegieł. Dobra, zobaczmy, co tam mamy. Uuu, panie dzieje. I co, coś tam jest? Jest i nie ma chyba, nie? Pizga złem. No, jest? Czuć wiatr? Wiatr czuć. No, to nie dziwię się, że tu zimno. Natomiast... Czuć normalnie bardziej niż na dworze, nie? Tak? Oj, rany. No dobra, to, czyli mamy tu coś do zrobienia, ale jest jeszcze jeden warunek, że musimy mieć gdzie to... Tak, że u góry masz, kurwa, łączenie. No właśnie. To łączenie wychodzi na to, że jest po całości tutaj. Przybiliśmy się tutaj pod oknem. O, widzicie? Tam coś się błyszczy. To jest stary po niemiecki dom. Złotko! Słucham? Od kaloryfera. Co to jest? Złotko od kaloryfera. Jak? Aha! Na ścianie. Aha. Jakieś zniszczenia? Trzeba kaloryfer zdjąć, żeby to załatać. Ojejku. No widzi pan? Czyli przebiłem się przez tynk nawet. Tak. Czyli to nie jest złoto, ani srebro, tylko złoto od kaloryferka. Zniszczyliśmy panu ścianę. Ale jaja. Powiem teraz historię, co się stało. Dowiedzieliśmy się, dlaczego pod oknami nie ma pustki. Ponieważ jest tylko jedna ściana. Ktoś zdemontował pierwszą ścianę od strony mieszkania i zamontował po prostu w tej wnęce kaloryfery. Nie wiedzieliśmy o tym i przebiliśmy się do środka. Ale przynajmniej mamy jasność, a teraz szukamy następnego otworu w ścianie
obok. On tu przesadził. Ja widzę pustkę. Coś tam jest. Jest bardzo duża pustka i to jest dobra wiadomość dla lokatora i dla nas, że nie przyjechaliśmy jednak na darmo po raz kolejny. Świetnie. O. Widzicie? I tutaj mamy, widzicie? To są te druciki. To jest bardzo dobra wiadomość, bo materiał będzie się swobodnie mógł przemieszczać. O. Tam mamy taką pusteczkę, ciekawe jak tam do góry. Wojta z sypki poszedł włączyć materiał, a my obserwujemy co się dzieje. Tutaj nam wylatuje. Jest, poszło. Dobrze. Widzicie? Jest. Mamy piękną szparę. Mamy jasność. Pod oknami nie ma przestrzeni, jest natomiast tutaj pomiędzy. To słuchajcie, tak właśnie wygramy, nie? Tutaj wetnąłem taką rurkę gąbeczką. Teraz biorę tu pilocika, włączę najpierw powietrze i materiał poszedł. I jedziemy. I ta pustka się właśnie w tej chwili bardzo ładnie wypełnia. Mało materiału, duże ciśnienie i ten materiał powinien dość spokojnie wszędzie. Będzie ciepło. Mamy pierwszą dziurkę zadmuchaną za nami. Proszę bardzo, jak ładnie celuloza wypełniła szparkę. Będzie ciepło. Myślę, że doszło ładnie wszędzie. Jedziemy teraz dalej, przestawiamy rusztowanie. Bo szkoda czasu, święta idą. Chciałem wam pokazać, tutaj odkryliśmy komisyjnie otwór. Zobaczcie, jak ładnie tam jest wypełniony, widzicie? Celuloza pięknie wypełniła całą przestrzeń. Tak powinna wyglądać prawidłowa pustka w ścianie. Tu jest rura, tam jest dziura. Puszczę materiał. I zaraz tam będzie wylatywać nam materiał, nie? Patrzcie, tu leci. O, widzicie? To jest pustka w ścianie. Prawidłowa. Sypki zatyka. Zamiast sypać, to zatykasz. No, mamy następną odkrywkę. Bardzo ładną. Jak wlot do Gwiazdy Śmierci. Zobaczymy, co tam jest. To jest strona lewa, nie prawa. To jest góra. No i tu mamy stronę. Do góry nogami jest, ale druga strona. Tak, moi drodzy, wygląda po zamknięciu ten otwór. Teraz lecimy na następną ścianę. Tak to wygląda. Wojtuś, daj łoma! Będziemy cegłę wywalać. Przeszliśmy na nowy sposób otwierania ściany z wiertła na młot. Będziemy kuć w tej ścianie. Wiertło rozkusza cegłę i wpycha ją w tą pustkę, tak? Dlatego my robimy sobie takie większe otwory teraz. Właściwie to ja. O, widzicie? I przez taki otwór sobie tutaj dmuchamy. Dobra. Ja jadę, nie? O. No i tak to wygląda. Jest pięknie. Przestrzeń pełniona celulozą. Zarówno u góry, jak i na dole. Piankę bym poprosił, maestro. Wykuję jeszcze jeden inspekcyjny otwór w tym miejscu, żeby upewnić się, że celuloza tu wyszła. Skończyłem robić ten otwór. Komisyjnie wyciągam ostatni kawałek cegły. Zobaczcie, jest celuloza. Na cegle jest celuloza. I tam też jest celuloza. Jest naprawdę dużo, gęsto celulozy. Świetnie. Ten otwór tylko tak zadmuchamy, żeby po prostu był zadmuchany. Dalej odkrywki już nie musimy robić. Możemy schodzić z tej ściany. Wiem, że wszędzie jest pięknie wypełniona. Dodmuchałem. Teraz jest elegancja Francja. Dopchamy, zakładamy cegłę, piankujemy i lecimy na następną ścianę. Podaj piankę, dobry człowieku.
No, ładnie zapalony, nie? Tak, przed ramieniem. Jeszcze cegłę miałem w ręku, kurde. Widziałeś, jak jestem akrobata? O Jezu, strasznego doła dzisiaj mam normalnie. Może jak wypełnię kilka dziur, to mi przejdzie. Następna dziurka do zrobienia. Do zasypania. Nie do zalania. Jest do pełna. Czasami i tak bywa, nie? Chciałbym wam pokazać, co się w takich dziurach czasami znajduje. Tutaj trafiliśmy na belkę, nadproże. Stare po niemieckie nadproże. Pamiętam jeszcze SS-manów, którzy pracowali w tym domu. Ciekawe, co robili. O, a tutaj mamy piękną... A tutaj mamy piękną pustkę, oczywiście. A tu mamy piękną pianę. O, a z tyłu jest piękny sypki i rzuca pianę. Złapię? No dobra, pokażę tak mniej więcej, chociaż jak to wygląda. To są te otwory, o których opowiadałem. O, pięknie. Widzicie, tu są. Tu już na dole zrobiliśmy. Ogólnie, może sypki, ty coś powiesz, ty tam takie fajne teksty czasami masz. Sypki. Tu pięknie zrobione jest na kloteczka. Tutaj okazało się, że nie ma. Tak? Otworu został tylko szpara. Nie ma pustki, znaczy się. O, tu wszędzie są pustki. Pięknie widać. Pustki. Pustki. Te glutki wszystkie to są dziury, w których robiliśmy, w których sypałem granulat. Dobra, idziemy od strony ogrodu teraz. Uj! Moja kawka mrożona. Frappe. Frappe z jakąś wkładką. Na stronie wschodniej, tutaj mniej pada. I tutaj jest piękna pustka. Tu nie mamy problemu z dmuchnięciem. Ściana bardzo szybko poszła, pustka jakieś 6-7 cm. Teraz będziemy robić tą ścianę do końca, tak? Bo tu jest płot, nie mogliśmy przejść, musieliśmy dookoła. Niech żyje wolność, niech żyje swoboda, niech żyje rusztowanie. Ty, ale tu jest ostry spadek w ogóle. Mówiłem. Dobra. No, właśnie zrobiłem przed chwilą nowy otwór tutaj i słuchajcie, ku mojemu zdziwieniu, tuż za rogiem, tu jest narożnik budynku, patrzymy i co jest? No i jest zasypane, pięknie, celuloza jest po prostu i to nawet gęstość jest super. No świetnie, po prostu cudownie. Znaczy, że to działa. Za ciasny spot, ale góra nie poszła. Góra pójdzie z góry.
tutaj ja wkładałem rękę, to normalnie ciepło szło. Słyszycie ten szum? To płynie ciepło.